trzecim kwartale tego roku spółdzielnia mieszkaniowa Odra zamierza przystąpić do wymiany 8 tysięcy wodomierzy. Nowe mają być zdalnie odczytywane. To nie wszystkie plany na najbliższy czas. Do spółdzielni mieszkaniowej Odra należą 54 budynki z 3200 mieszkaniami. Okres wakacyjny dla spółdzielni jest czasem wytężonej pracy. Gruba sprawa to jest budynek Mieszka pierwszego 8 do 8F, gdzie likwidujemy piece gazowe i wprowadzamy instalację centralnej ciepłej wody. No to jest ponad 500 000 koszt. No i od strony takiej organizacyjnej jest to dosyć takie skomplikowane przedsięwzięcie, bo tu muszą być w zasadzie wszyscy mieszkańcy, nie jednocześnie, ale w danym pionie wszyscy mieszkańcy, bo to tam też wchodzimy z tymi instalacją gazową do mieszkania, demontujemy piece, no, wprowadzamy tą ciepłą wodę. Na wymianę pieców gazowych w kolejnych latach będą czekać budynki przy ulicy Piaskowej 5 i Mieszka pierwszego 1, 2, 3 i 4. Potrzeby są różne, stan techniczny budynków też różny. No i w związku z tym no nie można tak równolegle wszędzie tego samego robić. Na Mieszka pierwszego 1, 2, 3, 4 dużo pieniędzy przeznaczyliśmy. Lwia część funduszu remontowego poszła na remont balkonów. Tam żeśmy dostali nakaz, żeby te balkony wyremontować, no bo tam ich stan taki był średni co najmniej, co najwyżej. Obecnie spółdzielnia mieszkaniowa Odra pracuje tylko do godziny 14. Skrócony czas pracy wprowadzono w czasie pandemii. Od najbliższego poniedziałku, czyli od 20 czerwca, spółdzielnia wróci do stałych godzin pracy. Każdego dnia do biura będzie można przyjść w godzinach od 7 do 15, a w poniedziałki do 16. W poniedziałki i czwartki można dokonywać wpłat w kasie spółdzielni.